Siemaneczko, z tej strony Baz, a ja witam was w kolejnym odcinku z Tomb Raidera trójeczki i idziemy sobie tymi półeczkami tutaj. Kurwa, oczywiście. W krzakach. To no, to twórcy już polecieli grubo z tym chamstwem. A, i muzyka jeszcze z opóźnieniem. No dobra. Po pierwsze, czemu tak skręciłaś, głupia pipo? Wybaczcie za wyrażenie na samym początku, ale dlaczego tak skręciłaś? Po drugie, co się tam stało? Czemu się nie chwyciłeś? Ja nacisnąłem tego escape'a. No tak, escape. Nie, Jezus, kontrola. No co za draństwo. Zapiszę się tu. Bo to niebezpieczna sprawa jest. Czemu ona tu nie... Po pierwsze, no teraz źle skoczyłem, to... Nie, F7. To prawda, teraz skoczyłem debilnie. Dobra, trzeba po prostu tutaj trafiać, tak? No dobra. Niech im będzie. Ja się zapiszę, żeby potem nie było problemu. No i co teraz? Co oni teraz chcą od nas? W tą stronę raczej nie. Na górę, tutaj na prawo raczej też nie. Tutaj na tą pochylnię? Okej. Nie chciałem save'nąć, chcę zloadować. Przecież zatapiam się w czeluścia, to chyba to jest... O! Trochę straciliśmy życie, ale chyba o to chodziło. W sensie, żeby tutaj przejść, ta. I tu jest przejść... Apteczkę? Ale to... No nie, no niemożliwe, żeśmy szli... Tylko po to, żeby apteczkę zdobyć. Ten cały kawał. To mi się nie zgadza coś. Chyba, że ja mam się jakoś... Jakoś tam doskoczyć. Nie wiem, teraz troszkę zgłupiałem. Myślałem, że to będzie jakiś taki, wiecie, korytarz. I co, i to jest cała droga, żeby przebić jeszcze raz, bo apteczka, czy jak? No ale tu nie ma co robić więcej. Coś mi tu kurwa nie gra. Przecież tu nie chodzi o to, żeby się... Żeby się cofnąć. No i tu jest bagno, nie? Tu jest bagno. Nie rozumiem. Chyba, że tam z góry miałem skoczyć, ale to... Nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem. Chyba, że mam tu skoczyć, bo my się musimy dostać do faktycznie tego bunkra. Geronimo! I tutaj się da stać. A, czyli jednak, dobra. Czyli my się cały czas do tego bunkra próbujemy dostać. Okej, już się bałem, że coś spierdzieliłem. Dobra. Wracamy do góry ze slocikami. Okej. O ty, pizdo. O ty, tutaj już nie przepraszam. Tutaj już jest... Wszystkie czeluści słownictwa muszą być wykorzystane. O nie! No dobra, mogłem się na górze zapisać, no ale to już pomijam. Dobra. Pyk. Nurkujemy. Ciekawe, gdzie wypłyniemy w ogóle. Pewnie wy wiecie, ale możemy płynąć tu. Nie, tutaj nie ma nic. O nie, tracę tlen. Niepotrzebnie. Nic tu chyba nie ma, nie? Nie widzę przynajmniej.
To tylko takie nurkowanko. To jeszcze sprawdzę, czy czegoś tu nie ma. Ale nie widać. Nie, chyba nie. Najwyżej mi powiecie potem, że ominąłem coś tam. No, ale to już inna kwestia. Jak wiemy, sekrety zbieramy, jak znajdujemy, jak nie znajdujemy, to pierdzielimy. O! Uuu, wodospad, jaki fajny. Dobra, tam widzę jakieś półeczki. Widzicie? Tutaj jedna, druga. Ale do góry tutaj nie... O! To my chyba nie mamy skakać do wody. Takie mam wrażenie. Tylko czy my tam sobie doskoczymy i cokolwiek to ma jakikolwiek sens? Wydaje mi się, że chyba nie za bardzo. Ale tu jakby górą trzeba było dojść. Ciekawe. Zobaczę, co się stanie, jak wskoczę do wody. I się wczytam. Aha, to po prostu... O! Znajdźka. Co? Aha, czyli mogłem, albo musiałem nawet wskoczyć do wody, żeby teraz się jakoś wydostać stąd, tak? Czy źle myślę? Bo nie mam pomysłu. Widzę tu, że można za wodospad pójść. Nawet... O, nawet coś tam jest! Nawet coś tu jest. Smacznego. Ha! No. A w ogóle nie wiem, co myśmy zebrali. Inf da stone. Okej. Okay. Inf da stone. Inf da stone. Tu też coś jest. Patrzcie. Chyba do tego, do karabinu, do shotguna. Dobra, wydostajmy się na razie. Uch. I pójdźmy za... A nie, tu nie można. A patrzcie, tu jest pełno znajdziek. Tu jeszcze jest. No patrzcie, i kurde, tu trzeba było zeskoczyć. To jest tona znajdziek. Tylko pytanie, jak tam się wydostać stąd. Bo chyba tutaj przez ten wodospad się przepłynąć nie da. A. Tutaj są ściany. Teraz pytanie, jak się stąd wydostać. No ale schodź w dół, schodź w dół. Nie, tu nie. To jest za wysoko. A, tu jest półeczka, dobra. Dobra, nieważne, już widzę. Czyli miałem tu wyjść przynajmniej po znajdźki. Może i nawet sekrety, ale dźwięku nie było słychać. Dobra, tutaj... Tak... Tu do góry nie, ale chyba tutaj można... No... O, nie... Tu chyba nie można... Zaraz zobaczymy... bo... No ale na drugą stronę to nam się chyba nie uda przeskoczyć... Bo to są te półeczki na drugiej stronie... To tak żywcem na drugiej stronie. Chyba, że to trzeba tak. Poczekajcie. Poczekajcie. I... Siu! Ona się nawet tego nie chwyta. Ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Się nawet tego nie chwyta. Ja się tu zapiszę, wiecie, na jeszcze kolejniejszy slocik i hyc! Nie, to zdecydowanie tutaj albo trzeba znowu wybić się jakoś tak głupkowato. A nie, my na to musimy naskoczyć nie chwytając się, bo tak sobie twórcy wymyślili. Dobra, czaję.
Tak, musimy sobie po prostu na to naskoczyć, nie chwytając się. Tak sobie po prostu twórcy wykoncypowali. No niestety, czasem tak niestety bywa, że jakby miało być coś tak, jak normalnie jest, to czasem sobie twórcy stwierdzają, nie, hola hola, zróbmy tak, żeby... O, tu coś jest na dole. Zróbmy tak, żeby im było trudniej, żeby im przykrzyć życie, żeby nie myśleć sobie, że ich lubimy. No, niestety tak to bywa. Ale my musimy się w tym czasie zapisać. I jakoś wrócić do góry. Tylko jak? Nie z rozbiegu. Dobra, tak? I tu chyba powinno się dać przeskoczyć na ten kamulec. Tu jest tył totalnie. A, tutaj już nie... O kurwa, my jesteśmy zapisani? Tak, to dobrze. Nie. Nie. Nie o to chodziło, bo wydaje się, że stąd trzeba przeskoczyć to. Tylko teraz pewnie już można... Teraz już pewnie można się chwytać. Bo teraz byśmy myśleli, że... O, znowu nie można się chwytać. A oni... A nie, można. Ha, widzicie? To jest to. To jest dokładnie Tomb Raider. Jak kochamy, znamy i nienawidzimy. Okej. A to jest drabina przecież. A, to tylko tak tutaj... Ty było... dla znajdziek? Czyżby? My chyba jeszcze możemy zrobić... No dobra. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy przyszli, skąd? A jak tak patrzę na ten sufit... Ale czy to by nam coś dało? Wydaje się, że nie, chociaż... Nie, bo wydaje mi się, że chyba można się tak wspinać po... Tak wiecie, po takiej drabince na sufitownej. Ale... Ręki sobie uciąć nie dam. Bo tutaj jest coś. Okej. Tutaj nie wiem, czy lepiej... Czy lepiej z rozbiegu, czy z miejsca? Chyba z miejsca, wiecie? Tu sobie podejdę do krawędzi, z miejsca spróbuję. Hyt! O! Dobra. Parkour, normalnie parkour master elite. Dobra, tak. O! Słyszę te. Gdzie one są? A, tutaj. Dobra, 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 sępik. Zdychaj. No. Tyle mam ci do powiedzenia. Nasze wspaniałe pistolety cię załatwiły. A czekajcie, z drugiej strony coś jest? No. Nope. Bardzo taki... Ojejku, to jak... To jak... Nie wiem, dlaczego ten jest pierwszy poziom z tych trzech, ale zakładam, że... Że chyba jest najłatwiejszy, nie? O to chodzi, czy o co innego? O kurwa, jaki skok wiary. O, a tu jest drabina, okej. Ale czy... Patrzcie, 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 coś tu... Na dole jest i chyba o to chodzi, żeby tam na dół. Aha. Chociaż... Nie wiem teraz, czy na dole jest jakiś sekret? Czy na górze jest jakiś sekret? Pewnie pójdę gdzieś i będzie... No załóżmy, że na dole. Okej. Dobra. Sorry, jestem skupiony, żeby... Byłem skupiony, żeby się nie puścić, wiecie? Sekret!
Pokażesz mi, co w tym sekrecie? Co to za amunicja? Do broni... Ach, to amunicja do broni, której nie mam, no tak. Okej. Okay. Załatwiona. Tylko teraz cholipka, jak ja stąd wyjdę? Czy ona da radę się tak wspiąć, bo przez te krawędzie jakby nie chciała się... Czy ja będę musiał od nowa się wspinać? Błagam tylko... Jejku, przepraszam bardzo. No nie, ja będę musiał od nowa się wspinać. I ja pierdolę. Ojdź. No dobra, niech będzie. Niech będzie, zróbmy to jeszcze raz. Nie wiem, czy was męczyć tym wspinaniem, czy nie. Może się spotkajmy już na górze. Dobra, jestem tu już, więc na luziku. Zapiszę się, bo jeszcze się nie zapisałem. No, tam chwilę to zajęło, z 2 minuty. O, ty już chcesz tutaj się bawić? No, chodź tu. Aj, mamy cię. Padł. Chciał mnie zaskoczyć, ja już czułem, że tu będzie. A nie, za krzakiem. Kurde, perfidne jak cholera. No ale dobra. Perfidne, perfidność, perfidności, perfidnościami, ale my musimy tutaj ogarnąć. Jezus, strasznie taki skomplikowany, zręcznościowy poziom. O! Prawie by się zderzyły. Dobra, tu mogę se spaść na dół, tak? Czy nie? Zapiszę i zobaczę. Dobra, niech będzie na ten sam. No. A nie, to jak się pomylę. O kurde, to chamy chcieli. Chcieli znowu jeszcze bardziej kogoś wkurwić. No to co ja mam zrobić? Co ja mam tu zrobić? Dobra, tak. I przeskoczyć, co? Dobra, nie jest źle. No jesteśmy przy tym dzyndzlu, nie? Plum? Jeszcze tutaj jakbyśmy przeskoczyli, to też by było nieźle. Co to tam leży? Jakiś TNT chyba, nie? Może tym razem nie tak jak w dwójce będziemy tyłem odwróceni do wybuchu i zobaczymy sobie go, co? Miło by było, ja jestem za. Ale tu jeszcze jakaś apteczka jest do zebrania. Też głupio nie zebrać, a po wybuchu może być jakiś nie wiadomo co, więc... Proponuję pierw zebrać i... Czarne korytarze, dobra. To mam tak? Co jest? A, to znowu muszę mieć jakiś klucz do tego. Ej, ona już nie mówi no? Co wy gadacie? Ona już nie mówi no. Ole, luj. Tam jeszcze są jakieś półki, kurde. Ciekawe. Ale dobra, nieważne, czyli muszę tutaj iść, albo tu na dół. Ale pierw pójdę tutaj. O! Okej. Będę pamiętał. Chyba. Ale czy ja tu będę znowu musiał jakoś dziwnie wracać? O! Ale tu jest to TNT. Czy ja gdzieś po drodze miałem zebrać klucz, czy... Czy nie? To jest pytanie, bo ja tego klucza nie mam. No. Halo, klucz. Halo, klucz do TNT. Nie mogę tego wysadzić z pistoletu? Patrzcie. Ciociak, 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 bum. Ale to by było dobre. Hmm.
Halo? O, tu coś jest. Co, ja się zapiszę tutaj? Jestem w sumie zaskoczony. Ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Nie, tak na pewno nie. Dobra, może. A, dobra, już widzę. Tu chyba będę mógł wejść na to. I tu na dole coś jest, myśmy tu nie byli. O! Mogę po tym. Teraz. Bo. Teraz zapis, bo tam chyba jest pochylnia. Dobra. Gdzie muszę. Wybić się! Tutaj. I tu jest apteczunia. O, jesteśmy tutaj. Będziemy mogli tutaj. To zdecydowanie nie jest do kucania. Oho. Problem. Zapiszę się tu. I zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Sorry, strasznie dużo kminienia tutaj jest. Ale nasza panna. Dobra, tak. O nie! Okej, to chyba nie tak. To chyba jednak musimy się chwycić. Tylko teraz pytanie, jak. Może jak wejdę całkiem do rogu? Nope. Nie, no bo wiecie, chciałbym. Nie, ona się uderza w głowę, kurwa. Tym bardziej się uderza w głowę. Teraz spadnie. Oho, no to nie będzie takie łatwe. W ogóle tutaj jest jakiś ten. O. Sprawdźmy, o co tu chodzi. Ała. Dobra, nieważne. A poza tym ona nie przeskoczy tego na raz. Kurde, jakoś tak. Nie w tą stronę kręci. Nie w tą stronę kręci. Ajdź, nie wiem, nie mam pomysłu, kurczę. Powiem wam, trochę zmęczyła mnie ta Lara dzisiaj. A to dopiero drugi odcinek, który nagrywam. Nie wiem, czy nie. Sobie nie odpuszczę trzeciego dzisiaj nagrywania. Bo trochę, powiem wam. Zmęczyła mnie. No! Udało się. Trochę tak jakoś. Dużo główkowania dzisiaj było. Takiego nieogara totalnego. Wcześniej to jakoś tak, kurczę, to wszystko było. Okej, no tutaj. A, ja muszę. O, ludzie. Nie, dobra. Okej, to było banalne. Myślałem, że tutaj jest coś bardziej skomplikowanego z tym skokiem. Przynajmniej tak to się prezentowało. No tu na pewno nie. Wiem, że tutaj ona ma. Tu jest taki prąd, że ona nie daje rady płynąć. Więc tak. Tu jeszcze jest jakaś półka, ale ona nam nie daje chyba nic i musimy chyba tak zrobić. O nie, jednak źle. Jednak źle. Ale co nam ta półka da? No tu zdecydowanie doskoczymy. Patrzcie. Albo też nie? Co jest? No to jak tu nie, w ogóle muszę się zapisać na tej półce tutaj. Bo żeby cały czas się nie wczytywać stąd. Muzyczka się dzieje. Tam są jakieś takie szyby. Tu nic chyba nie ma. No wydaje mi się, że z tamtego, kurde. Kurde burdel.
A, dobra, po prostu źle skoczyłem. Okej, okay, mam to. Teraz cyk. I jesteśmy. Tu jakieś takie koło jest super podbiegunowe. Tak zwane koło młyńskie. Okay. O, ty gnoju. Patrzcie. Skitrany za skałą. Był taki pięknie skitrany za skałą. Okej. Okay. O ty! Nie to. No spięś się do mnie! Chciał bić mnie. Co to za bolek głupi. No dobra, no jestem tutaj. Tu jest chyba drabina. Więc będzie można wejść na górę. Oj, tu pewnie będzie takie bardzo długie chodzenie w kółko. Żeby zdobyć klucz, będzie trzeba wrócić tam po ten TNT. Wybuchnie się, przejdzie się przez ten wybuch i będzie koniec poziomu. Mówię wam. Czy wy pewnie wiecie, bo graliście w Tomb Raiderkę, trójeczkę. O, a tu by było fajnie wejść. Ale nie ma za bardzo jak. Tu też. Dobra. Cyk. To... Wybaczcie. No to nic, to chodźmy tu do góry. Nie ma co się rozdrabniać. Nie, no serio jakiś. No to chyba ten, dzisiaj znowu taka cisnąca jest, kurde, pogoda, aura. Mi się tylko spać chce. No ale dobra, zobaczymy, może jeszcze ten jeden nagram. Se odsapnę 5 minut i se nagram. No tak zazwyczaj trójkami, nawet te cztero... Te serie, co 4 razy są w tygodniu, bo nagrywam tak trójkami, albo nawet dwójkami czasem, bo 4 odcinki na raz to jest za dużo. Wiecie? 4 odcinki na raz to jest za dużo, chyba że... No nie, no czasem jest spoko, nie? Ale w dużej części też jest za dużo, bo mi się już potem, wiecie... To widać, jak opadam z sił od... Nie, no kurwa, wiesz, widzieliście, co się stało? Nie, opadam sił właśnie z takich momentów, przez takie momenty. A chciałem powiedzieć, że od głupiego gadania. Dobra, wchodź już tam. Nie, no kurwa, Mistrzostwo Świata. A w ogóle 31 minut, zaraz trzeba skończyć odcinek. Ja tak tam patrzę, to tam nie mam za bardzo kaj iść. Tam woda jest. Dobra, tu zapiszmy się na górze, żeby nie było. Desert. I tutaj. A to nie jest woda, Jezus, to wygląda jak woda. No dobra, to jest jakiś... Nie wiem, co, o co tu chodzi, co to jest? Co to jest, kurde? No. Tu jest, Jezus, te sępy mają strasznie dziwne dźwięki, wydają. Się zastanawiam tylko, czy mogę zejść tam na dół, ale chyba tam nic nie ma. No mogę, ale nic tu nie ma. Co to jest za miejsce w ogóle? Ja cię kręcę. Ciekawe. Kurwa, jeszcze jeden. Dobra, już z tymi szponami. Szponami, ciach. No i wpadł do dziury. Dobra, tam mamy węża. Tu nie mamy nic. Tu mamy wodę, o nie wiadomo, czy w prądzie, czy nie bez prądu. Ale wygląda, jakby było w prądzie. W sensie, no, że płynie z prądem, nie?
Nie wiem, totalnie nie mam pomysłu, co ja mam tu zrobić. Dobra. Nie mam po prostu pomysłu. No dobra, chodźmy tym brzegiem, zobaczymy, o co tu chodzi. Tam po drugiej stronie chyba nic nie było ciekawego. Nie wiem, no to chodźmy tędy. O! Bardziej zauważyłem te granatniki, ale węża też. Wąż pokonany, jak najbardziej. To są chyba do granatnika granaty. No i tutaj nie ma nic. Tutaj nic nie ma. Ej, ciekawi mnie jedna rzecz. Nie, myślałem, że będzie dostawać obrażenia z kaktusa. Dobra, zapiszę się i zobaczę, czy ta woda jest używalna, czy nie. Jeszcze tylko tu się przejdę. A to nie jest druga strona tego wodos... Nie, to nie jest druga strona wodospadu, ale to jest... Gdzie my dopłyniemy? Z ciekawości. A, to jest... A, dobra, wiem, gdzie to, do tego głównego pomieszczenia z tym wielkim kołem. Nieważne. Dobra, czyli ta woda jest pod prądem, a ta? A ta nie! O, dobra. Tylko tutaj jakaś granica między tymi wodami jest? Nie wiem, bo tu jest jakieś przejście. Zamknięte. O, wajcha! Wajcha, ale spenetrujmy całą tą wodę pierw. Żeby potem nie było jakichś problemów, dziwnych rzeczy. O, tu jest jakaś kratka. Tu nic nie ma zasadniczo. A nie, tu też jest wajcha. Aha. Ciekawe, pewnie ta otwiera te tamte drzwi, a tamta naprzeciwko tych drzwi otwiera tą klapę. Coś tak czuję. Nie wiadomo, co się stało, ale zakładajmy, że to jest czasówka. I że otworzyło się to. Tak, o, otworzyło się to. Nie wiem, czy ta ilość tlenu jest wystarczająca na to, co ja tu robię. A, o! O, chyba się przeliczę z tym tlenem, ale zobaczymy. Dobra, nie mam bladego pojęcia, co tu się stało, ale mam nadzieję, że zaraz będzie tlenik jakiś. Jest, dobra. I tu jest zamknięte coś. Okej. Nie wiem, dobra, wczytanko i koniec odcinka. Nie wiem, rozkminimy sobie to na przyszłym odcinku. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało mimo takiej lazy formy, ale faktycznie, kurde, coś dzisiaj jest źle. Nie wiem, kurde, ciekawi mnie to, więc możliwe, że jeszcze jeden odcinek nagram, ale wybaczcie, no. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że bardziej żwawym. Elo, elo, Benz!